Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilkar. Cześć, a w dzisiejszym odcinku gramy w Battlefield Simulator. Gierka, która stawia na tak naprawdę pojedynczy multiplayer. Mianowicie gramy dobro przeciwko zło. Ja wybrałem dobro, tak więc walczymy przeciwko terrorystom. Nowa gra, opcja wyjście, nowa gra, tak więc wybierz poziom trudności. Łatwy, średni, trudny, mordor, o. Odblokowuje się po przejściu poziomu trudny. No dobra, no to wracamy na trudny, gramy, zaczynamy. Witaj, żołnierzu. To właśnie ciebie wybraliśmy, abyś dokonał tej misji. Musisz zlikwidować Dubora Aydika oraz niszczyć jego bombę. Zrobił z nią filmik na YouTube'a, który właśnie widzisz. Stał się nie lada kratką i już po chwili powstało wiele komentarzy. Pierwszy! Zapraszam na mi kanał, znajdziecie tam wszystko, dajcie wam... Dam mapkę w dół, dobra. Żal koleś, że broil słoni kartograficzny. Polska przejmuje ten film. A sam film dostał wiele wyświetleń. Niestety sprawdzili się. Polacy. To, co on nagrał, jest rzeczywistością. Ty musisz temu zapobiec. Idź, zrób to, co do ciebie należy. Do zobaczenia. Rozbrój bombę, las. Twoim zadaniem jest rozbrojenie bomby oraz zabicie Dubora Aydika. Musisz to zrobić w 2 minuty. Tutaj jakaś znowu kaczczenka. Pisze na zielonym ekranie. Co on tam robi? Co on tam robi? Start. The rocket in 120 sekund. Aha, czyli mam 2 minuty. O, tutaj jakąś rakietę wykierował na coś. Dobra. O, jest moja postać. Zacznie się zabawa. Dobra, tak więc patrzymy. Tu mi każe lewy kliknąć, no to klikamy. O, slow motion! O nie, myślałem, że będzie tak przepięknie jak w tym. Fuck, o, czytam myślę. Jak w tym właśnie. Sniper Elite V2 właśnie, tam były takie przepiękne spowolnienia. Znowu jakaś kaszczenka. Co on robi? No dobra, ja tam coś strzelam, ale co to było, ziemniak? Mind blow! Apteczka! Tak to jest, jak się tutoriali nie robi w next genach i nie wiadomo, na którą apteczkę wywalić. A, mamy 2 minuty, mieliśmy 2 minuty. Teraz 55 sekund, shit, dobra, biegniemy, biegniemy, nawal. Grafika na pierwszym miejscu, to jednak widać przepięknie. Przepiękna grafika, przepiękne odpryski od kory, przepiękne... What the fuck? Co on robi? Ktoś chyba we mnie strzela, strzelał we mnie. Przepiękne odpryski właśnie od kory i różne tego typu rzeczy. Fajnie, wszystko, grafika ładna. Z tym karem P5, Dubora Aydika, zabiłem gnoja. Oj, coś lagło. Dubora Aydika, rage quit. Dobra, rage quit, no, czyli go już nie ma. No to wychodzi na to, że my wygrali. Dżubar nie żyje. Patrzcie, jakim jestem koksem, mam nadal 100% HP. Aimu mi zostało normalnie tyle, że mógłbym go zabić jeszcze 1000 razy. Ale dobra, laptop. Co miał zrobić? 4, 3, 2, 1, 0. Zapomniałem o rakiecie. Miałem ją wyłączyć. Rakietę nazwał koleś Sapphire. Dziwna nazwa. Mógł nazwać KABOOM! No, to moi drodzy widzowie, troszeczkę to zmaściłem. No i mam problem. Ups. Jakie ups, ziomek! Przez ciebie całe miasto się rozwaliło. No dobra, moi drodzy widzowie, to by było chyba na tyle. Powiem szczerze, że krótka rozgrywka, ale jakże emocjonująca. Grafika na pierwszym miejscu, gierka prawie nikomu nie znana. Battlefield Simulator. Jak najbardziej, muszę zagrać jeszcze raz i jeszcze raz ją zobaczyć, spróbować i przejść. Nie zapomnieć właśnie o bombie. O rakiecie. Tak więc życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.